Chcę dzisiaj mówić na temat Ducha Świętego. Trudno sobie wyobrazić życie bez Ducha Świętego. W ogóle nic by się nie stało bez Jego obecności. Jak czytamy już na samym początku w Bożym Słowie, pamiętacie, Bóg stworzył, Bóg rzekł, Słowa, Duch Boży unosił się nad tym wszystkim, co Bóg zaczął tworzyć, nad tym chaosem, i ten chaos zaczął porządkować Wszechmogący Bóg przez Ducha Świętego. I możemy powiedzieć, że od samego początku widzimy Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego w ich potężnym, wspaniałym działaniu. Ale też kiedy patrzymy na Kościół, kiedy patrzysz na swoje życie, to bez działania Ducha Świętego ani ty, ani ja nie doszlibyśmy do zrozumienia, do przekonania, że potrzebujemy zbawienia, że potrzebujemy Bożej łaski i Bożego działania. I chciałbym rozpocząć od fragmentu, który jest takim, tam jest takie mocne zapytanie skierowane do człowieka. 19 rozdział Dziejów Apostolskich, od 1 do 6 wiersza. I ja myślę, że ten czas tego tygodnia też może być takim dobrym czasem, abyśmy się uniżali, abyśmy też otwierali nasze serce, aby też Duch Święty mógł wstępować na Twoje życie, na moje życie, abyśmy mogli doświadczać Jego realnej obecności, Jego działania. Czytamy tak tutaj. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli, chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12. Moi drodzy, to jest takie ciekawe i zdumiewające, że ten największy apostoł Jezusa Chrystusa, apostoł pogan, kiedy spotyka ludzi gromadzących się, gotowych, aby się modlić, aby słuchać Bożego Słowa, zadaje im od razu takie pytanie wprost, czy otrzymaliście Ducha Świętego? Ja chciałbym właśnie, żeby to pytanie dzisiaj brzmiało i zabrzmiało dla nas, czy ja otrzymałem Ducha Świętego, i będę się starał wyjaśnić, o co chodzi w tym otrzymaniu Ducha Świętego, bo niektórzy uważają, że to się wszystko dzieje automatycznie w momencie nawrócenia, nowonarodzenia. Ale apostoł Paweł tutaj zadaje to pytanie i będziemy się starali to wyjaśnić, pokazać, czy tak jest rzeczywiście, czy chodzi o coś zupełnie, zupełnie innego. Pamiętacie, nie tak dawno powiedziałem, że człowiek, aby wszedł przez bramę do Bożego Królestwa, tak uważam, na podstawie Bożego Słowa, potrzebuje trzy rzeczy zrobić. Po pierwsze, jak mówi apostoł Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy, wzywa tych, którzy go słuchali, upamiętajcie się. Czyli zmieńcie swój sposób myślenia. Myślcie w taki sposób, jak Bóg mówi w swoim Słowie, jak Duch Boży i Słowo Boże was przekonuje. A więc to, co Bóg uważa za dobre, uważajcie za dobre. To, co za grzeszne, uważajcie za grzeszne. Ale ta metanoia też oznacza nie tylko zmianę sposobu myślenia. Ona prowadzi człowieka, że on odwraca się od dotychczasowego sposobu życia i chce i zaczyna naśladować Jezusa Chrystusa, swojego Pana i Zbawiciela, któremu oddaje swoje życie. A więc powinieneś się upamiętać, powinieneś uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela i powinieneś na dowód swojego upamiętania i wiary przyjąć chrzest wiary. To są trzy rzeczy, które są jakby przed drzwiami, które są do Bożego Królestwa, aby człowiek był zbawiony. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale chrzest musi być wynikiem szczerego upamiętania i prawdziwej, szczerej wiary, która
prowadzi nas do tego, że pozostawiamy stary sposób życia i decydujemy się iść za Chrystusem. Ale kiedy przechodzisz przez te drzwi do Bożego Królestwa, to myślę, że zaraz na początku za tymi drzwiami jest kwestia tego, że Pan pragnie, abyś przyjął moc Ducha Świętego do swojego życia. I moi drodzy, o tym chciałbym mówić, chciałbym w ogóle mówić o Duchu Świętym. Kiedy rozpoczynaliśmy to nabożeństwo, zaczęliśmy uwielbiać Pana, to sam byłem, że tak powiem, dotknięty, poruszony tym, że nagle zaczęliśmy śpiewać na językach i modlić się, uwielbiać Boga, co właściwie nam się raczej nie zdarza. Prawda? W naszych zgromadzeniach. Ale czy było to coś niestosownego? Myślę, że zupełnie nie. Kiedy my mówimy, kiedy Słowo Boże mówi o Duchu Świętym, mówi o boskiej osobie, o trzeciej boskiej osobie. Zwróćcie uwagę, że On nazwany jest Świętym Duchem. To znaczy, że jakby jest tym źródłem świętości, staje się źródłem świętości i dla tych, którzy Go przyjmują i którzy z Niego czerpią. On nazwany jest Duchem Bożym, dlatego że jest Bogiem. W tej Bożej istocie, jak mówiliśmy nieraz, zwiastujemy i mówimy, w tej Bożej jednej istocie są trzy boskie osoby, Ojca, Syna i Ducha Świętego. A więc On jest święty, On jest nazwany Duchem Bożym, On nazwany także jest Duchem Chrystusowym, Duchem Ojca. Co to znaczy, moi drodzy? Czasami niektórzy mówią tak, że to znaczy, że Ojciec ma jednego Ducha, Syn ma innego Ducha i jest Duch Święty jeszcze. Nie, to jest ten sam Duch, który jest i Ojca, i Syna, i On jest Duchem Świętym. A żeby było ciekawiej, w ogóle w pewnym miejscu Słowo Boże nam mówi, że Bóg jest Duchem. I oczywiście, kiedy o tym czytamy, kiedy Słowo Boże nam o tym mówi, to my tego nie jesteśmy w stanie ogarnąć, jak to jest, dlatego że On, Bóg w swojej istocie dla nas jest niepojęty, chociaż możemy Go poznawać na tyle, na ile nam się objawiał. A więc ten Duch Święty, który jest od samego początku, bo jest Bogiem, jeśli mówię o stworzeniu, On daje początek wszystkiego, co zaistniało, tak jak Słowo, przez które wszystko Ojciec czyni w mocy Ducha. Ten Duch Święty jest dany. Biblia mówi, Pan Jezus o tym nauczał, że On pochodzi od Ojca, jest obietnicą Ojca i dany jest przez Ojca i przez Syna dla Kościoła Jezusa Chrystusa. O tym mówi nam Ewangelia Jana w 14 rozdziale bardzo jasno i wyraźnie. Duch Święty nie jest jakimś tam tajemniczym, Bożym tchnieniem czy wpływem i tak dalej. Po prostu On jest Bogiem. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, pamiętacie Ananiasz i Safira, kiedy skłamali przed zborem, to powiedziane jest, że okłamali Ducha Świętego i zaraz później jest powiedziane, nie skłamaliście człowiekowi, ale skłamaliście Bogu. To pokazuje na Jego boskość i to też mówimy, że chociaż słowo pneuma, duch, oznacza tchnienie i wiatr, ale też oznacza właśnie Ducha Bożego, Ducha Świętego. I o Nim, kiedy Pismo mówi używając rodzajnika rodzaju męskiego, On was nauczy, On wam przypomni. On jest nazwany tym pocieszycielem, parakletosem, obrońcą, tym, który staje obok, razem przy wierzącym, tym Bożym dziecku, które On zrodził przez swoją moc, aby być naszym obrońcą we dnie i w nocy, stać przy nas. Mamy Ducha Świętego. A nasz Pan Jezus Chrystus siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami. I też w liście Jana w 2 rozdziale, wierszu pierwszym, Jezus nazwany też jest parakletosem, czyli obrońcą, wstawiennikiem, adwokatem. A więc mamy Bożego Syna po prawicy Bożej, Ducha Świętego, który tutaj jest. A przez Niego jest i Syn, i Ojciec. I tam, gdzie jesteśmy zgromadzeni, On jest. A więc wspaniała boska osoba jest przedstawiona nam w Bożym Słowie
I Słowo Boże mówi, że ty i ja możemy być pełni Jego Ducha, pełni tej boskiej osoby, którą jest Duch Święty. Więcej, Słowo Boże nam wyraźnie nas do tego zachęca, wzywa nas wręcz, abyśmy byli pełni, napełnieni Jego Świętym Duchem. Słuchajcie, nawróciłem się, zostałem ochrzczony i kiedy jestem Bożym dzieckiem, zbawionym człowiekiem w Bożym Królestwie, oto jesteśmy wezwani do tego, aby być napełnionymi, wziąć moc Ducha Świętego. Kiedy czytam Biblię, jestem pod wrażeniem tego, co Bóg czyni z człowiekiem i w życiu człowieka. Jan Chrzciciel, o nim jest napisane, że on był już napełniony Duchem Świętym w łonie Matki. To jest zdumiewające, co Bóg czyni. Oto wybiera sobie naczynie, wybiera sobie narzędzie. On jeszcze nie wie nic, nie ma świadomości samego siebie. Już jest napełniony Duchem Świętym. A później, kiedy staje i przemawia, słuchajcie, Jan nie uczynił żadnego cudu. Chociaż był już w łonie Matki napełniony Duchem Świętym. Ale kiedy stanął nad Jordanem, ten człowiek, który dziwnie wyglądał, dziwne rzeczy jadł, bo karmił się szarańczą, był ubrany w taką skórę wielbłąda, nosił długi kij, włosy strasznie długie, bo był Nazarejczykiem. I oto kiedy otworzył usta i zaczął głosić, że nadchodzi Mesjasz, to, że był nad nim, spoczywał nad nim Duch Święty, objawiało się tym, że ludzie byli poruszani w swoich sercach i sumieniach i nad Jordan przychodzili, po prostu wchodzili do wody, kiedy on mówił: przygotujcie drogę Panu, przygotujcie wasze serca, pokutujcie. I ci ludzie tam nad Jordanem wyznawali swoje grzechy, wchodzili do wody i on ich zanurzał. Na dowód tego, że grzechy ich zostały im przebaczone. Namaszczenie Boże, namaszczenie Ducha Świętego było w nim. A kiedy popatrzę na Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, przecież on został poczęty z Ducha Świętego w łonie Marii. Moi drodzy, i Biblia nam mówi, że kiedy dorastał, pamiętacie, kiedy znalazł się, mając około 30 lat, w Nazarecie, otworzył księgę proroka Izajasza: Duch Pański jest nade mną. Duch Pański jest nade mną. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym jeńców wypuścił na wolność. Oto wszystko to, co Jezus Chrystus czynił na tej ziemi, czynił w autorytecie i mocy Ducha Świętego. To jest dla nas przykład. Kiedy został ochrzczony, kiedy wychodził z wody, Duch Święty jak gołębica spoczął na nim. Dlatego mógł wziąć, otworzyć księgę i powiedział: Duch Pański jest nade mną. Inaczej mówiąc, Jezus był i dał się jako człowiek prowadzić Duchowi Bożemu, Duchowi Świętemu. Działał w Jego mocy, aby mógł wykonać tą posługę, którą wykonał. Oto był pełen Ducha Świętego. I pełen Ducha Świętego, kiedy był kuszony, kiedy był w poście 40 dni, 40 nocy, kiedy dał odpór diabłu, kiedy zwyciężył. Pamiętacie, Biblia mówi, że z tego miejsca pokuszenia, z tej pustyni wrócił w mocy Ducha, aby głosić Boże Królestwo. I od tego momentu on rozpoczął głosić Boże Królestwo. Łukasz tak pisze w Dziejach Apostolskich o Panu Jezusie, już po Jego zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu. Wy wiecie o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z Nim. Namaszczony Duchem Świętym i mocą, czyniąc dobrze i uzdrawiając, bo Bóg był z Nim. Kiedy Jezus odchodzi, mówi do swoich uczniów, do swoich apostołów: nie oddalajcie się z Jerozolimy, dopóki nie weźmiecie mocy Ducha Świętego. Kochani, chcę dzisiaj jeszcze raz przypomnieć nam i zwrócić naszą uwagę, żebyśmy nie odkładali ad acta kwestii mocy
chrztu napełnienia i napełniania się Duchem Świętym w naszym życiu. Że oha, no to jest ciekawa rzecz, może tam niektórzy przeżyją, ale dla mnie chyba to nie jest. To jest wyraźnie, Jezus im mówi, nie oddalajcie się z Jerozolimy. Nie ma drugiej dla was opcji. I nie szukajcie jakiejś innej opcji. Zaraz po zmartwychwstaniu. Dziwna rzecz się wydarzyła, o czym opisuje nam ewangelista Jan i nawiązuje do tego, czy też możemy jakby nawiązać do tej wypowiedzi, takiej, która stała się taką wypowiedzią, na podstawie której po prostu niektórzy pewne rzeczy praktykują. Tu jest napisane tak w 20 rozdziale Ewangelii Jana. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Już po, jak się ukazuje swoim uczniom. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Wiersz 21, 22 i 3. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. A którym zatrzymacie, są zatrzymane. Wiecie, ile kontrowersji jest na podstawie tej wypowiedzi. Ale ja staram się zrozumieć tą wypowiedź w kontekście całego nauczania Bożego Słowa. I tak musimy podejść do tego fragmentu i do tego słowa. I zaraz zobaczymy bardzo podobne stwierdzenia, troszeczkę inaczej, w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale od wiersza 46 do 49. Ale co Jezus tutaj zrobił? Ukazał się uczniom, nawet ich tam nie było wszystkich, bo brakowało Tomasza. Ale znowu stanął przed nimi, Biblia mówi, tchnął na nich i mówi, weźmijcie Ducha Świętego. Dwie interpretacje tego wiersza. Tchnął na nich i weźmijcie Ducha Świętego, bo zwróćcie uwagę, że on mówi w wierszu 21, jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I wtedy tchnął na nich Ducha Świętego. Czyli znowu jest to związane ze służbą, ze zwiastowaniem, zgłoszeniem Ewangelii w mocy Ducha. Tchnął. Ale też jest dalej, to zwiastowanie jest związane z tym, którymkolwiek grzechy odpuścicie. Więc mowa jest o posłaniu i mowa jest o przebaczeniu grzechów. Kiedy Jezus tchnął, to albo to była zapowiedź tego, co miało się wydarzyć w dniu 50, albo to był ten moment, w którym ci apostołowie, na których on tchnął ducha, zostali zrodzeni do nowego życia przez Ducha Świętego. Ale jeszcze nie przeżyli pięćdziesiątnicy. Jakkolwiek, drodzy, jakkolwiek, wszyscy muszą narodzić się na nowo. A ci, którzy narodzili się na nowo, powinni być napełnionymi Duchem Świętym, wziąć do swojego życia pełnię Ducha Świętego. Teraz na czym to ta wypowiedź komukolwiek, jeżeli weźmiecie ducha i pójdziecie i będziecie głosić, to co, mają odpuszczać grzechy ludziom? Nie sądzę, że o to Jezusowi chodziło. Sądzę, że to odpuszczanie grzechów polegało na tym, że kiedy zwiastujesz Ewangelię i dajesz świadectwo o Jezusie Chrystusie, to ludzie, którzy cię słuchają, jeżeli jesteś namaszczony i masz Ducha Świętego, to poselstwo może dotykać serc i sumień z mocą, z większą mocą. I wtedy ci ludzie, którzy słuchają, są konfrontowani ze swoimi grzechami i mogą, nie muszą, bo to od nas zależy, pokutować, wyznawać grzech, porzucić i nawracać się. I myślę, że o to chodziło komukolwiek grzechy odpuścić, są im odpuszczone. Na jakiej podstawie tak mogę myśleć? Dlatego, że Biblia w Starym i w Nowym Testamencie jednoznacznie stwierdza, że tylko Bóg może człowiekowi odpuścić grzech. Nawet jeśli zgrzeszysz przeciwko mnie, to powinieneś mnie przeprosić, ale grzech przeciwko mnie, czy grzech przeciwko tobie jest także grzechem przeciwko Bogu. Zgodzicie się ze mną?
Jeżeli obmówię mojego brata albo zrobię mu krzywdę, to nie tylko, że mój brat jest dotknięty tym, co zrobiłem czy powiedziałem, ale także Bóg nie mówi na to amen. I to zasmuca jego ducha i to obraża Boga. To jest tak samo przeciwko niemu. Tak? Myślę, że tak myślimy. A więc powinieneś mnie przeprosić. I ja ci mogę przebaczyć grzech. Powinienem przebaczyć albo ty mnie. Ale to nie rozwiązuje kwestii. Musisz iść przed oblicze Boga i prosić, żeby Pan Bóg przebaczył ci ten grzech. Każdy osobiście musi szukać dla siebie przed obliczem wszechmogącego Boga przebaczenia dla swojego życia i przebaczenia dla swoich grzechów. I teraz pozwólcie, że teraz przeczytamy to troszeczkę inaczej, jak inny ewangelista Łukasz to zapisał w 24 rozdziale od wiersza 46. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Popatrzcie, tutaj znowu jest to posłanie, jest tu mowa o Duchu Świętym, jest mowa o odpuszczeniu grzechów, ale widzimy wyraźnie w tym świetle, kontekście, idźcie i głoście wszystkim upamiętanie na odpuszczenie grzechów. Czyli nie jest to tak, że człowiek jakiś ma to prawo i ten autorytet, aby drugiemu człowiekowi odpuszczać grzechy? Absolutnie nie. Tylko Bóg może odpuszczać grzech. Wiesz, człowiek może ci powiedzieć, że Bóg ci przebacza, ale jeżeli tego nie załatwiłeś bezpośrednio z Bogiem, to znaczy, że nic nie załatwiłeś. Nic. Szczęśliwy i błogosławiony jest człowiek, mówi psalmista, któremu Bóg odpuszcza grzechy. I w wielu miejscach jest napisane, że psalm 103 mówi, On odpuszcza nasze winy, leczy nasze choroby. On jest Bogiem, który jedynie ma moc odpuścić grzechy. Pamiętacie tego paralityka opuszczonego przed Jezusa? Jezus mówi, odpuszczone są ci grzechy. A uczeni w piśmie mówią, bluźni. Bo tylko Bóg może odpuścić grzechy. A więc weźmijcie moc ducha. Po co? Aby iść, głosić, aby ludzie doznawali odpuszczenia grzechów, kiedy będą słyszeć Ewangelię, aby mogli uwierzyć w Jezusa, pokutować, nawrócić się i dostąpić przebaczenia swoich grzechów. I na tym to polega. W każdym razie Jezus już po swoim zmartwychwstaniu przed i po bardzo wyraźnie o tym nauczał i o tym mówił. Ale to pytanie, czy otrzymałeś Ducha Świętego? Powiesz tak, pastorze, nawróciłem się. Jak się nawróciłem, to wiadomo, że Duch Święty mnie przekonał o grzechu, tak? To prawda, Duch Święty przekonał ciebie i mnie o grzechu. Zostałem zrodzony z Ducha, tak? Masz cząstkę Ducha. Ale to nie jest to wszystko, co jest powiedziane o Duchu Świętym i o Jego mocy. Nowonarodzenie z Ducha jest jak najbardziej podstawowe i zasadnicze. Ale powinieneś być tym, który także zabiega o to, prosi o to, aby zostać napełniony, zanurzony i napełniony w Duchu Świętym. Dlaczego Paweł w tym 19 rozdziale, zanim oni zostali napełnieni Duchem Świętym, po pierwsze ich pyta, czyli to jest bardzo ważne pytanie skierowane do każdego odrodzonego Bożego dziecka. Czy już wziąłeś moc, pełnię Ducha Świętego dla swojego życia? Oni mówią, czy otrzymaliście Ducha Świętego? Oni mówią, nawet nie słyszeliśmy. Jak zostaliście zatem ochrzczeni? To jest kolejna rzecz. Podczas chrztu wymieniony jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Jak więc zostaliście ochrzczeni? W jaki sposób? W kogo? Wtedy On im wykłada drogę i świadczy im o Chrystusie. I tu jest napisane w wierszu 4, a Paweł zaś mówi tak, Jan chrzcił chrztem upamiętania,
I mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, czyli musieli uwierzyć, a gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, bo chrzest następuje dopiero po upamiętaniu i wierze w Jezusa. I wtedy Paweł, a więc zostali, skoro zostali ochrzczeni w wodzie, to nie mogli być ludzie nieodrodzeni. Chrzcimy nieodrodzonych ludzi? Czy możemy ochrzcić człowieka, który nie został odrodzony, zrodzony z Ducha Bożego, stał się nowym stworzeniem? Chrzcimy takiego człowieka? Zanurzamy? Mamy prawo go chrzcić? Absolutnie nie. A więc skoro Paweł ich ochrzcił, to uznał, że tam było upamiętanie. Oni, tu wyraźnie jest napisane, uwierzyli w Jezusa. Wtedy ich ochrzcił w wodzie i poszedł sobie, nie? Nie, nie. Apostoł Paweł później, a gdy Paweł włożył na nich ręce, a więc ci ochrzczeni, zrodzeni z Ducha, Boże niemowlęta, gdy Paweł wynurzył ich z wody i wyszli, włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty. I znowu, kochani, kiedy Duch Święty zstępuje, ludzie wiedzą, że na nich stąpił Duch Święty. Nie domyślają się, nie przypuszczają, nie mówią, bo miałem jakieś wzniosłe uczucia. Oni wiedzą, bo tam, gdzie Duch Święty zstępuje, tam coś widocznego i słyszalnego się dzieje. Co tutaj się stało? Mówili językami i prorokowali. Ja sobie myślę, że Paweł już może dawno poszedł dalej, a oni ciągle wielbili Boga na językach. Bo kiedy Duch Święty wstępuje, sam to osobiście przeżyłem, ja nie mogłem, chociaż Duch Boży i Ty kontrolujesz i wiesz, co się z Tobą dzieje, nie tracisz jakiegoś, nie jesteś w ekstazie, gdzieś tam poza swoim rozumem, doskonale wiesz, co się dzieje. Ale On przychodzi i napełnia Cię, i zaczynasz Boga wielbić i ta obecność jest tak wielka, że nie chcesz przestać Boga wielbić, tak jak Duch Święty ciebie inspiruje. Czy ty jako Boże dziecko zabiegasz o to, interesujesz się tym, domagasz się tego? Czy mówisz, ja muszę to mieć, skoro Bóg tak wyraźnie o tym mówi? Popatrzcie na Dzieje Apostolskie do 8 rozdziału. Chcę, żebyście zobaczyli wyraźnie, że nowonarodzenie jest jednym przeżyciem z Ducha i masz zaczątek Ducha i pieczęć Ducha. Ale to jest mało, Bóg ma więcej dla swoich dzieci, ma moc, pełnię Ducha Świętego. Przebudzenie duchowe w Samarii. Popatrzcie, tam w Samarii, wiersz 12, 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Byli nowonarodzeni czy nie? Powiedzcie mi, były to osoby nowonarodzone? Tak opisuje Nowy Testament, Biblia opisuje nowonarodzonych, którzy przyjęli Słowo i zostali ochrzczeni. To daje wyraźne świadectwo. Oni musieli świadomie uwierzyć w Chrystusa i na dowód tego pogrzebali stare życie i wście wstali do życia z Bogiem. To jest jednoznaczne. Czy na tym apostołowie skończyli? Popatrzcie, to nie tylko dla Pawła było ważne, czy otrzymałeś Ducha Świętego. Kiedy przychodził do zborów, do kościoła, do zgromadzeń, otrzymałeś Ducha Świętego? Popatrzcie dalej, 14 wiersz. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. To co, mieli go już? Jeszcze raz mieli go wziąć? To znaczy, że go nie mieli do tej pory. Nie mieli go w tym wymiarze, w jakim Bóg zamierzył dla Bożego dziecka. Nie mieli tej pełni, nie mieli tego zanurzenia. Chociaż byli zrodzeni z Ducha i ochrzczeni w wodzie. Byli Bożymi dziećmi. I tu jest ciekawa rzecz.
którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego, czyli aby zostali napełnieni Duchem. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Tutaj w tej historii nie mamy żadnego opisu, jakie znaki towarzyszyły temu stąpieniu i napełnieniu i zanurzeniu w Duchu Świętym tych w Samarii. Ale coś musiało się dziać, skoro ten Szymon Czarnoksiężnik, który tam był, widząc, że Duch Święty jest udzielany przez składanie rąk apostołów, coś musiało być tak spektakularnego, coś tak wspaniałego, że on mówi: oto macie pieniądze i dajcie mi tę moc, abym kiedy na kogoś położę ręce, mógł mu przekazać Ducha Świętego. Niech przepadną wraz z tobą te pieniądze, że myślałeś, że dar Boży można kupić za pieniądze. No ale w drugim rozdziale, czy ci w Wieczerniku, kiedy oni się narodzili na nowo? Kiedy zostali zrodzeni z Ducha? Może to było to, kiedy Jezus tchnął na apostołów? A może właśnie to nastąpiło w tym samym momencie, zrodzenie z Ducha do nowego życia i napełnienie Duchem Świętym? Są pytania. Ale jedno jest pewne. Nie mogli otrzymać Ducha Świętego bez nowonarodzenia. Oni swoje życie oddali Bogu. Ale Jezus nakazał im czekać, aż wezmą moc, aby w tej mocy chodzić, być świadkami Jezusa Chrystusa. Jest napisane, że gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu, powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Wiecie, że Biblia nam mówi, że można mówić w językach ludzkich i anielskich. 13 rozdział 1 listu do Koryntian. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Bo dary Ducha i dar Ducha i Duch Święty działają na bazie Bożej miłości w naszych sercach. Mamy usługiwać w Bożej miłości. Ale jedno jest pewne, kiedy oni zostali napełnieni Duchem, nie tylko pewne fizyczne fenomeny nastąpiły. Słyszałem o takich i czytałem o takich wręcz fizycznych fenomenach, że ludzie biegli do kościoła z wiadrami wody, bo widzieli nad kościołem, że cały dach płonie. Podczas przebudzenia w Indonezji. I nagle podlecieli, mówią, tu się nic nie pali, ale kiedy wchodzili, byli przekonywani o grzechu i oddawali swoje życie Bogu. Kościół potrzebuje, bracia i siostry, ty i ja, nawet jeśli zostałeś napełniony, ochrzczony, zanurzony w Duchu Świętym, ty i ja potrzebujemy ciągle napełniać się mocą Ducha Świętego, bo dzieło Ewangelii i ewangelizacji. Dzieło ewangelizacji nie będzie wykonane w naszej własnej sile. Nie da się tego tak zrobić. Dlatego musi się ukorzyć mój lud. Musimy szukać Jego obecności. Szukać Jego mocy, Jego działania w naszym życiu. No ale jak było z Saulem, tym z Tarsu, który się nawrócił? Kochani, to się cały czas powtarza. Tu nie ma żadnych niedomówień, tu nie ma żadnych niejasności, że wszystko od razu otrzymujesz, jak się nawracasz i nie musisz nic dodatkowego przeżywać. To nie jest to, co jest napisane w Biblii. Nowonarodzenie jest nowonarodzeniem, a przyjęcie mocy jest przyjęciem mocy. W 9 rozdziale, kiedy Saul oślepł, widząc światło Chrystusa, jest w swoim domu i Pan posyła do Saula, tam do mieszkania, jakiegoś ucznia imieniem Ananiasz. Nie wiemy o nim więcej. I poszedł Ananiasz, wiersz 17, 9 rozdziału, i wszedł do domu.
włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i co? I został napełniony Duchem Świętym. Panie, on ledwo się nawrócił. On już potrzebuje mocy Ducha Świętego. Nowonarodzenie nie wystarczy? Abyś przejrzał, czy abyś został uzdrowiony z tej ślepoty fizycznej. Ja napełniony Duchem Świętym. I co dalej czytamy? I natychmiast, wiersz 18, opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony w wodzie. To jest ciekawe. Apostoł Paweł pierwszy został napełniony Duchem Świętym, a później został ochrzczony w wodzie. Ale dlatego, że został, narodził się, nawrócił się do Chrystusa w drodze do Damaszku, miał 3 dni na pokutę i został uzdrowiony, napełniony Duchem Świętym, bo Ananiasz położył na niego ręce i od razu został ochrzczony w wodzie. Co to znaczy? To znaczy, że czasami człowiek, zanim zostanie ochrzczony w wodzie, zostanie napełniony Duchem Świętym. Ale kiedy zostaniesz napełniony Duchem Świętym, na pewno powinieneś się dać ochrzcić w wodzie. Ja zostałem napełniony Duchem Świętym parę dni przed moim chrztem wodnym. Ale wiedziałem jedno i to było w moim sercu. Panie, ja chcę się ochrzcić w wodzie i chcę być napełniony Duchem Świętym. Panie, ja tego tak pragnę. Ja bez tego nie chcę żyć. Ja chcę Cię wyznać w chrzcie wiary i ja chcę być pełny Ducha Świętego. Chcę powiedzieć tak, że kolej rzeczy jest taka. Wiara, chrzest wodny i chrzest w Duchu Świętym. A czasami Pan Bóg te rzeczy, te dwie rzeczy, chrzest wodny i chrzest w Duchu Świętym, może chrzest w Duchu Świętym wyprzedzić chrzest wodny. Ale jedno jest pewne. Powinieneś się dać ochrzcić w wodzie. Zobaczcie do 10 rozdziału Dziejów Apostolskich. Mamy podobny przykład, gdzie chrzest Duchem Świętym wyprzedza chrzest wodny. Czytamy tak, kiedy Piotr głosi w domu Korneliusza i głosi mu Chrystusa ukrzyżowanego i mówi o tym, że on się objawił i o nim to świadczą wszyscy prorocy, że każdy, kto uwierzy w Jezusa, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. Powiem tak, nakaz chrztu wodnego jest w tym momencie, kiedy ktoś przeżył chrzest w Duchu Świętym, to ma wręcz nakaz, aby się ochrzcić w wodzie. Nie powinieneś zostawić i bazować na tym, że no skoro Pan ochrzcił Cię, zanurzył Cię w Duchu Świętym i napełnił, no to przecież Ty się już nawróciłeś i nie potrzebujesz się ochrzcić w wodzie. Nie. Za każdym razem te osoby, jeżeli nawet tutaj zostało to zmienione, zostawały ochrzczone w wodzie. Co się objawiało? Mówili językami i wielbili Boga. Wiecie, do czego my jesteśmy powołani jako Kościół? Co nabożeństwo? Prawie kto tu staje i rozpoczyna, cytuje fragmenty mówiące, abyśmy chwalili i wielbili Boga. O tak po prostu kaprys. To nie jest kaprys. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą Kościół, królewskie kapłaństwo, którym jesteśmy, powinniśmy czynić. Uwielbiać Boga całym sercem, z całej duszy, ze wszystkich sił. Możecie powiedzieć amen? Miejsce, w którym Kościół jest zgromadzony, dlatego że kiedy Duch Święty wstępuje, on ma niesamowite upodobanie, aby uwielbić imię Jezus, aby wywyższyć naszego Zbawiciela, aby uwielbić Boga. To jest między innymi takim znakiem pełni
Ducha Świętego. Oni, kiedy mówili innymi językami w dniu 50, ogłaszali wielkie Boże dzieła. Akurat to było połączone z tym, że mówili w zrozumiałych dla słuchaczy językach. Dlaczego? Bo Pan chciał do nich przemówić słowo, aby mogli się nawrócić. Ale nie zawsze tak przecież jest. Paweł wyraźnie w liście do Koryntian, wiecie, że Paweł mówił więcej językami niż wszyscy inni w Koryncie. Ciekawe, kiedy je otrzymał. Kiedy Ananiasz położył na niego ręce, możemy sądzić, kiedy został napełniony Duchem Świętym, mówił innymi językami. Mówi, ja mówię więcej językami niż wy wszyscy. Bóg ma dobre rzeczy dla nas. A popatrzcie tym troszeczkę dalej, w 11 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy wiecie, dlaczego tam nastąpiło w domu Korneliusza to, że Duch Święty stąpił, zanim ich Piotr ochrzcił, stąpił i mówili językami, wielbili Boga. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg chciał przekonać Żydów, którzy byli z Piotrem i samego Piotra, że jego łaska, zbawienie i moc ducha jest tak samo dla pogan, jak i dla Żydów. Że nie ma żadnej różnicy u Boga. To było potężnym świadectwem, bo przecież Piotr miał tak wielkie opory, aby pójść do poganina, do Korneliusza i w ogóle do jego domu przyjść i głosić mu Ewangelię. Pan mu dał widzenie, chusty z tymi czystymi, nieczystymi zwierzętami, a później nagle widzi, o, Duch Święty jest tak samo jak na nas, na apostołów, tych wielkich apostołów. Tak samo zstąpił na tego Korneliusza i tych domowników, którzy tam byli, i służących, i jego bliskich. W taki sam sposób. Słuchajcie, to było takie same napełnienie jak w dniu Pięćdziesiątnicy. I Piotr o tym mówi w 11 rozdziale. Gdy zacząłem mówić, wiersz 15, a gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. Jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym, czyli zanurzeni w Duchu Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, bracia żydowscy, Żydów, uspokoili się. O, mówią, dzięki Bogu, nie doszło do żadnego złamania prawa Bożego. Uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc, tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Halleluja. Czy otrzymałeś Ducha Świętego w taki sam sposób, jak apostołowie, jak na Pana stąpił? Czy otrzymałeś Ducha Świętego? Tak jak to jest wolą Bożą dla życia każdego z nas. I później dalej jest, czytaliśmy o tym, że gdy zostali napełnieni, Duch Święty stąpił, zdumieli się, że na pogan, czy ktoś może im odmówić wody? Rozkazał ich ochrzcić. Za każdym razem widzimy to samo. Otrzymali ten sam dar. Wiedz, że Duch Święty, chrzest w Duchu Świętym, napełnienie nazwane jest w Bożym Słowie darem. To jest sam dar w sobie, niezależny od darów Ducha, tych przynajmniej 9 i innych, które są w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, darach mocy, do mówienia, do działania, do poznania. Dar dosłownie oznacza dziedzictwo, spuścizna, coś, co ci się jako Bożemu dziecku zrodzonemu z Ducha należy. Taka rzecz. Modlitwa. Pragnienie. Wołanie do Boga. Położenie rąk jest obietnica, że Bóg da swojego Ducha Świętego tym, którzy pragną, tym, którzy proszą, tym, którzy mają czyste serce,
On da im swego Ducha Świętego. Więcej, chciałem, żebyśmy to zobaczyli, to jest Jego pragnienie i Jego wola. Jaki jest cel tego? Na koniec trzy rzeczy. Jaki jest cel tego? Po pierwsze, drodzy, pierwsza rzecz tej pełni napełnienia jest to, że potrzebujemy Jego pełni, aby uwielbiać Boga. Efezjan 5, 18-20 mówi o tej pełni ducha. Mówi nie tylko, że przeżyłeś napełnienie raz i chrzest zanurzenie raz, bo chrzest jest jeden raz, a napełnienie jest wiele. Ilekroć potrzebujemy. A tam jest napisane, że kiedy mówi tam apostoł Paweł do zboru w Efezie, napełniajcie się duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. Grając, śpiewając w swoim sercu Panu. A więc, kiedy uwielbiamy Boga, to kiedy Duch Święty zstępuje, kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym, chcę Ci powiedzieć, nie możesz być milczącą osobą. Po prostu będzie Twoje serce śpiewać, ale też Twoje usta będą uwielbiać Boga i rozumem, i w duchu. Bo Paweł mówi, że ta modlitwa w językach jest modlitwą w duchu. Nie rozumiesz jej. Nikt jej nie rozumie, chyba że Pan Bóg da interpretację. Duch Święty da interpretację. A więc kiedy mówisz na językach i nie ma interpretacji, mów sobie i Bogu. Albo też, kiedy cały zbór się modli, to przecież każdy z nas może po cichu się modlić, uwielbiać Boga w duchu i rozumem. A też możemy śpiewać. Tak jak na początku zgromadzenia, to nie było w ogóle planowane. Po prostu to była taka inspiracja, aby zacząć Boga w ten sposób uwielbiać. I Paweł właśnie wyraźnie rozgranicza to, mówienie, tą modlitwę duchem. 14 rozdział 1 listu do Koryntian, wiersz 14 i 15 mówi, że o modlitwie w duchu, mówiąc o modleniu się innymi językami. Mogę się modlić duchem i mogę modlić się rozumem. Mogę śpiewać duchem i mogę śpiewać rozumem. Juda pisze o tym, abyśmy budowali się w oparciu, wiersz 20 listu Judy, abyśmy się budowali w oparciu o naszą wiarę i modlili w Duchu Świętym. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale powiedział, kiedy nie wiesz, jak się modlić i o co. Duch Boży wspiera naszego ducha, inspiruje go w niewysłowionych westchnieniach. I tam jest użyte takie słowo, które sugerowałoby właśnie modlitwę innymi językami. Nie wiem, o co się modlić. Po prostu próbowałem tego i tamtego. Przeżywam to i to i już różne modlitwy. Nie wiem. A Pan mówi, oto dałem Ci dar. Możliwość. Wtedy, kiedy zaczynasz się modlić w duchu innymi językami, nie wiesz, o co się modlisz, ale wyrażasz swoje pragnienia, swój ból, swoją tęsknotę. I Pan doskonale to rozumie, bo to jest z Jego Świętego Ducha. Duch nas tutaj wspiera i prowadzi. Ale pierwsza rzecz, ta pełnia jest mi potrzebna, abym uwielbiał Boga w pieśniach, w psalmach, w duchowych modlitwach. Abym go wywyższył. Gdy modlę się na językach, mój duch się modli. I to jest cudowne. Wysławiamy Boga wtedy na językach. Pięknie Bogu dziękujemy. Ogłaszamy wielkie dzieła Boże. I wielbimy Boga. To są te rzeczy, które występują właśnie w tych fragmentach, o których mówiliśmy. Po drugie, potrzebujemy Jego pełni. Ja potrzebuję Jego pełni. Potrzebuję Jego mocy, aby być świadkiem Jezusa.
nie tylko dawać świadectwo, ale dawać świadectwo w Jego namaszczeniu. Ja wiem, że to jest tak, działa w dwóch kierunkach. My mówimy, a i tak człowiek musi podjąć decyzję, co z tym zrobić. Nie mamy na to wpływu. Ale jeżeli już mówimy, jeżeli świadczymy, jeżeli zwiastujemy, chcemy głosić w Jego mocy, aby Duch Święty mógł nad tym Słowem to Słowo uwierzytelniać, potwierdzać w sercu i sumieniu naszych słuchaczy. Weźmiecie moc i będziecie mi świadkami. Będziecie szli i głosili, jak mówił Łukasz, aby ludzie pokutowali i dostąpili odpuszczenia grzechów. A więc ta pełnia Ducha czyni nas świadkami. I nasze zwiastowanie czyni pełne mocy, które może dotykać serc i sumień ludzi. I po trzecie, ta pełnia Ducha, to napełnienie jest potrzebne nam. A więc pierwsze w stronę Boga, po drugie w stronę człowieka, aby zwiastować Ewangelię. Po trzecie w moją stronę osobistą. Wiecie, ta pełnia powoduje takie usatysfakcjonowanie nas, naszego wnętrza, naszej duszy i naszego ducha. No bo jeżeli języki są niewysłowionym przez nasz rozum uwielbieniem i chwałą dla Boga, to właśnie ta pełnia sprawia, daje nam tą satysfakcję, pełnię, tą możliwość rozkoszowania się tym uwielbianiu, ogłaszaniu i mówieniu chwały, czci, wielkich rzeczy, tajemnic Bożych w innych językach. Bo kto językami mówi, samego siebie buduje. Mówi sobie i Bogu. A więc w kierunku nas jest to skierowane. Jeśli kto pragnie, ja nie chcę dzisiaj mówić o wszystkich warunkach, ale kończąc, musisz narodzić się na nowo, jeśli chcesz być napełniony Duchem Świętym. Po drugie, musisz tego pragnąć. Musisz o to prosić. I kiedy o to tego pragniesz i prosisz, musisz zostawić, odrzucić wszystko to, co Boga nie chwali, co by zasmucało Ducha Świętego. A wtedy możesz być pewny, bo Jezus powiedział, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I mówi o tej ogromnego takim wypełnieniu, czy spełnieniu wewnętrznym człowieka, a z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej, a to mówiło o Duchu Świętym, którego mieli wziąć wierzący weń. Śpiewaliśmy pieśń o jeleniu, który pragnie wód. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment Bożego Słowa, bo go mam tutaj zapisany w moich notatkach i chcę tym zakończyć. Psalm 42, wiersz 1 i 2. I to jest moim pragnieniem, moją modlitwą, aby Pan, aby Duch Święty sprawiał w Tobie i we mnie, abyśmy pozwolili Duchowi Bożemu, nie jakby odsuwali to, co On próbuje w nas sprawić, ten głód i to pragnienie Jego Świętego Ducha, Jego mocy. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego, kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Bo przecież nie możemy być spełnieni w żaden inny sposób, jako Boże stworzenie, jak tylko przed Jego tronem, w Jego świętej obecności. A kiedy tam jest Jego obecność, słuchajcie, to jest to, co pisze Dawid, że możemy rozkoszować się Bogiem. Chciejmy powstać, aby się modlić. Pomyśl o tym. I zadaję dzisiaj pytanie każdemu z nas, czy otrzymałeś już Ducha Świętego, kiedy się nawróciłeś? A jeżeli nie, to wiedz, że to jest dla ciebie i nie rezygnuj, nie poddawaj się. Bóg ma to dla każdego swojego dziecka. Nie mów, że inaczej to przeżyłeś, popatrz do Bożego Słowa, to co mówiliśmy. To jest oddzielne doświadczenie i przeżycie od nowonarodzenia. Zupełnie oddzielne. A Duch Święty
jeśli będziemy pragnąć z całej duszy Jego obecności, Boga, Duch Święty zstąpi i napełni nas. Dałby Pan, żebyśmy w tym nadchodzącym tygodniu, pozwalając Duchowi Świętemu przenikać nasze serca, sumienia, kto oczywiście będzie chciał, aby się modlić, zapraszam cały zbór. Wszyscy tutaj chcemy zjawić się, jeżeli tylko będziemy mogli, aby się modlić, aby być w Jego obecności, pozwolić Duchowi Świętemu do nas mówić, o nas samych, Bóg i Ty, a też aby Duch Święty mógł wstępować. Czy możemy Go poprosić, aby On, Duch Święty, przyszedł do Twojego, do mojego serca i dał to głębokie pragnienie, ożywił w Tobie i we mnie to głębokie pragnienie Jego świętej obecności? Jeżeli tak, to chcielibyśmy się społecznie modlić, drodzy. Chciej się modlić tam, gdzie jesteś. Powiedz, Panie, daj mi to pragnienie Twojego Ducha i proszę Cię, napełnij mnie Twoim Duchem. Odnów we mnie, napełnij świeżym namaszczeniem, tak jak doświadczali to apostołowie. Panie, tak przychodzimy do Ciebie i dziękujemy Ci, że Ty pragniesz, aby Twój Kościół, aby wierzący rozmawiali z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, abyśmy byli tymi, którzy wyrażają chwałę i cześć i uwielbienie dla Ciebie, abyśmy byli tymi, którzy dają świadectwo o Tobie bez lęku i bez obawy, aby ratować idących na śmierć. Boże, modlę się o to, aby kiedy się modlę w innych językach, aby mój duch był przemieniany. Panie Boże, proszę Cię, abyś wylał Ducha Świętego na nowo, na moje życie. Abyś wylał Ducha Świętego na Kościół, na zbór. Abyś dał to pragnienie, bo tylko pragnący, domagający się, proszący, tak jak Panie Ty powiedziałeś, otrzymają Ducha Świętego. Abyśmy tego nie lekceważyli, Boże. Abyśmy tego nie zostawiali. Tak, Panie, chcemy być Kościołem. Ja chcę być tym, który chodzi w pełni Ducha Świętego, który Ciebie wielbi, a nie milczy. Błogosławić Ci, tak jak Duch Święty inspiruje i rozumem i w duchu, Panie. Chwała Ci, Boże. Potrzebujemy, tak jak apostołowie po dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy byli zastraszeni, kiedy wołali do Ciebie, zostali na nowo napełnieni Duchem. Potrzebujemy, Panie, być na nowo napełnieni Duchem Świętym. A niektórzy z nas potrzebują być zanurzeni, okrzczeni w Duchu Świętym i napełnieni. Po raz pierwszy, Boże, tak wołamy do Ciebie, tak sprawiaj, Duchu Święty, w nas to pragnienie, pragnienie Ciebie, Boga żywego, jak jeleń pragnie wód żywy. Bo wiemy, że tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest życie, tam jest wolność, tam jest chwała, tam jest błogosławieństwo, tam jest moc, tam jest miłość. Dziękujemy Ci, Panie. O, Duch Święty, proszę Ciebie o to dla mnie, dla nas, dla Kościoła, działaj w nas.